zarządzania drogami w Ukrainie. I chcę też Państwu bardzo krótko jakby opowiedzieć o tym, co się udało przez te półtora roku mi osobiście zrobić, jak budujemy fundamenty do dalszego rozwoju infrastruktury drogowej w Ukrainie. Więc przez półtora roku kierowania ukraińską agencją drogową, Kraftodorem, udało nam się zrobić coś, co w Polsce znamy już od wielu lat, to jest stworzenie funduszu drogowego, który jest takim stabilnym instrumentem finansowania, planowania robót budowlanych na lata do przodu. To, co w Polsce świetnie działa, czyli Krajowy Fundusz Drogowy, w Ukrainie udało nam się wprowadzić 1 stycznia 2018 roku.